No to lecimy. Ach, przygoda, przygoda. Jestem w drodze na lotnisko. Mam nadzieję, że przy dobrych wiatrach za około godzinę, dwie będę na Dolnym Śląsku. Wtedy otworzę sobie piwerko, bo dzisiaj jest 12 lutego. Także tak się składa, że dzisiaj mam urodziny. To mamy to z głowy. Przepraszam od razu z góry, będę wam dzisiaj trochę niestety, nie tylko dzisiaj, jutro też. Pewnie podczas całej podróży będę trochę pociągał, bo jestem przeziębiony, ale kurde, no mam nadzieję, że mi to przejdzie. Męczy mnie to już kilka dni. Dobra, szukamy mojego aeroplana, żeby zrobić hopla na aeroplan. Proszę, dziękuję. Dzięki. Dobra, no to jesteśmy. Generalnie gdzie jesteśmy? Jesteśmy we Wrocławiu. Teraz muszę się dostać z tego, co wiem, na dworzec główny we Wrocławiu. Wieje. Dworzec główny... to chyba ten, 106. Dworzec główny, a potem kolej do Wałbrzycha. Dobra, super. Dziękuję ślicznie. Kurczę, gdzie ja jestem? Czy w Wałbrzych? Gdzie teraz? Najważniejsze, że dojechałem. Facet w moim wieku, co ja kuźwa robię? Dobra. Mam nadzieję, że tu jest jakieś miasto przynajmniej.
Słuchajcie, zabieram was dzisiaj do miejsca, w którym sam nigdy nie byłem. Do naprawdę monumentalnego zamku Książ. Z tym zamkiem związanych jest mnóstwo legend na temat III Rzeszy, na temat Złotego Pociągu, na temat sieci tuneli wykutych w litej skale pod tym zamkiem. Ale ja dzisiaj na temat tych wszystkich legend nie będę opowiadał, bo jest jeszcze jedna historia, trochę bardziej mroczna historia związana z tym zamkiem. Historia spisana na kartach pamiętnika przez pewnego młodzieńca, Hansela Hochberga. Spędził on na tym zamku część swojego życia, także dzisiaj poopowiadamy trochę o nim i o tej właśnie historii. Słuchajcie, historię należy rozpocząć od osoby niejakiej Marii Teresy z domu Cornwallis West, czyli brytyjskiej arystokratki, która poślubiła horrendalnie bogatego faceta, który nazywał się Hans Heinrich Hochberg XV i był właścicielem między innymi tego zamku, tego zamczyska. No więc poślubiła go w 1891 dokładnie i przyjechała do ówczesnych Prus, do dzisiejszej Polski. Zamieszkała najpierw w Pszczynie, a następnie trafiła do tego pięknego zamczyska. I tutaj przeżyła tak naprawdę większość swojego życia. Słuchajcie, i to właśnie Daisy von Pless, czyli matka Hansela, opowiedziała mu te wszystkie bardzo mroczne, tajemnicze historie związane z duchami, których sama doświadczyła żyjąc na tym zamku. Następnie on spisał je w swoim pamiętniku, który został wydany już w Wielkiej Brytanii po jego śmierci, bo Hansel wyemigrował do Wielkiej Brytanii i tam już został. Z tego co wiadomo, Hansel jako młodzieniec przejawiał bardzo duże zainteresowanie metafizyką, duchami i tą generalnie tą mroczniejszą historią zamczyska, na którym zdarzyło mu się po prostu mieszkać. Na zamku i w jego najbliższym otoczeniu było kilka miejsc, które na przestrzeni wieków rzeczywiście uważane były za nawiedzone, a potwierdzeniem tego były z kolei kolejne i kolejne remonty, które się tutaj odbywały i które były prowadzone przez głowę domu, pana domu, i które z kolei wiązały się z jakimś makabrycznym znaleziskiem, które to mroziło krew w żyłach służbę i domowników tego wielkiego zamku. Słuchajcie, jest na zamku Książ pewna komnata, która na początku służyła za komnatę prywatną Daisy, jednak Daisy bardzo szybko wyprowadziła się z tego pomieszczenia ze względu na to, że podobno czuła naprawdę wielki dyskomfort psychiczny i niepokój, będąc w tym pomieszczeniu. Tak Hansel opisywał te wydarzenia. Pewnego poranka, podczas nieobecności mojego ojca, moja matka została obudzona przez postać próbującą rozpalić ogień w kominku i robiącą przy tym ogromnie dużo hałasu. Nieznajomy rozrzucił pogrzebacze i akcesoria kominkowe, ale zniknął nagle bez rozpalania ognia. W tych wczesnych latach małżeństwa moja mama nie mówiła ani słowa po niemiecku, no więc wtedy nic nie powiedziała. Po prostu obserwowała i słuchała. Gdy wrócił mój ojciec, próbował dowiedzieć się, kto był w sypialni mojej mamy o tak wczesnej godzinie, ale nikt w całym domu się do tego nie przyznał.
Jakiś czas później miało miejsce dokładnie takie samo zdarzenie. Tym razem moja mama zobaczyła jedynie kontury tajemniczej postaci, bo w pomieszczeniu było zbyt ciemno. Po powtórzeniu głośnego rytuału z pogrzebaczem i szczypcami postać opuściła pomieszczenie. Kiedy sytuacja powtórzyła się po raz trzeci, moja mama naprawdę się przestraszyła. Działo się to latem. Smużka światła, która dostawała się do pokoju przez szparę w zasłonach, umożliwiła mamie zobaczenie, że nocny hałas powodował dość dziwnie ubrany niski mężczyzna z garbem. Próbowała powiedzieć do niego cokolwiek po niemiecku, jednak on wydawał się jej nie zauważać i po zwyczajowym, głośnym upuszczeniu pogrzebacza i szczypców oddalił się. Tego dla mojej mamy było po prostu zbyt wiele. Powiedziała ojcu, że zna już całą służbę zamku i nie ma wśród nich żadnego niskiego mężczyzny z garbem. Komnata stała się więc zapasowym pokojem dla gości. Osobom, które się w niej zatrzymywały, zdarzało się zagadywać mojego ojca o to, dlaczego w tak doskonale zorganizowanym i zarządzanym domu pozwala się służbie wchodzić w środku nocy do damskiej sypialni, próbować rozpalać ogień i robić przy tym tyle hałasu. Kilka lat po śmierci mojego dziadka, który umarł w 1907 roku, na zamku trwała wielka przebudowa, którą przeprowadzał mój ojciec. Remont odbywał się także w owym pokoju, który był wcześniej sypialnią matki. Kiedy zdjęte zostały stare deski podłogowe, okazało się, że znajduje się pod nimi szkielet. Wieść z szybkością błyskawicy rozniosła się po całym domu, a mnie pozwolono opuścić nasze pokoje lekcyjne, no więc szybko pobiegłem na górę, aby zobaczyć znalezisko. Jakaż to była ogromna ekscytacja dla młodego chłopca. Bardzo dobrze pamiętam ten widok. Leżał tam rzeczywiście szkielet, któremu się bardzo uważnie przyjrzałem. Zauważyłem, że jego kręgosłup był w dużym stopniu zdeformowany. Część domu, w którym został znaleziony szkielet, nie była odrestaurowana od czasów reformacji, no więc uznano, że ów osoba była katolikiem, sprowadzono katolickiego księdza, ten odprawił mszę, natomiast szkielet został pochowany na pobliskim cmentarzu w Szczawienku. Słuchajcie, ja teraz będę chciał wejść do środka tego tajemniczego, olbrzymiego zamczyska. Na pewno nie pokażę wam wnętrza, bo po pierwsze trzeba było tutaj spędzić co najmniej kilka godzin i poświęcić co najmniej 4 albo nawet 5 rolek taśmy filmowej. A po drugie tą przyjemność pozostawiam wam, bo być może tutaj kiedyś traficie, no więc nie chcę tutaj wam spoilerować. Jedyna rzecz, na której mi zależy, to o ile będzie taka możliwość, będę starał się pokazać wam reprezentacyjną salę Maksymiliana, w którym Ruth Hochbergów podobno aranżował, organizował przepiękne bale, rauty, przyjęcia, przyjmował tutaj gości, także prawdopodobnie podjeżdżało tutaj na ten dziedziniec mnóstwo kolasek i karet, panowie i panie w przepięknych strojach. Także musiało to wyglądać niesamowicie. Thank you.
Słuchajcie, w tym olbrzymim zamczysku jest naprawdę mnóstwo pomieszczeń. Są opuszczone tajemnicze kondygnacje, są średniowieczne komnaty, są tajne przejścia. Jest podobno na nim jeszcze jedno pomieszczenie, które na początku służyło jako komnata gościnna. Aczkolwiek na przestrzeni lat, z tego co się dowiedziałem, ludzie nocujący po prostu w tym pokoju tracili zmysły, prosili o zmianę pomieszczenia, chcieli stamtąd uciekać. Podobno słychać było tam jakieś dziwne hałasy, przesuwające się przedmioty. Tak na temat tego dziwnego pokoju opowiadał nocujący tam jeden raz rodzony brat Daisy, George. Kiedy tylko wszedłem do pokoju, w którym umieściła mnie siostra, wyczułem złowieszczą atmosferę, coś, czego nie potrafiłem wytłumaczyć. W nocy obudziło mnie rytmiczne stukanie w okno. Uznałem, że otwarła się okiennica, zapaliłem więc świecę. Było to zanim wprowadzono elektryczność. Otwarłem okno i stwierdziłem, że z okiennicą wszystko jest w porządku. Wróciłem więc do łóżka i już prawie zasypiałem, kiedy stukanie się powtórzyło. Gdy zapaliłem świecę, wszystko się uspokoiło. Bertie Paget miał pokój niedaleko mnie. Przypomniałem sobie, że jest tam sofa i postanowiłem przespać się u niego. Wszystko było lepsze niż pozostawanie w tym pomieszczeniu. Ponownie zapaliłem świecę, pozbierałem pościel i skierowałem się do wyjścia. Wtedy odezwało się głośne łomotanie. Po prostu stamtąd uciekłem. Następnego ranka, kiedy nalegałem na zmianę pokoju, Daisy koniecznie chciała wiedzieć dlaczego. Widząc błysk w jej oczach, zmusiłem ją do przyznania, że celowo umieściła mnie w rzadko używanym pokoju, w którym dzieją się dziwne rzeczy. Chciała sprawdzić, czy i ja coś odczuję. Powiedziałem jej, że nie był to najlepszy żart. Słuchajcie, jak się okazuje, Hansel był świadkiem już kolejnego makabrycznego odkrycia podczas remontu, który przeprowadzał jego ojciec na zamku. Posłuchajcie, jak pisał na jego temat. Ten zapasowy pokój przylegał do twierdzy wybudowanej w XIII wieku. Podczas wielkiej przebudowy, którą prowadził mój ojciec, robotnicy byli zajęci wykonywaniem nowego przejścia przez średniowieczną część twierdzy. Ściany były nieprawdopodobnie grube i przebicie się przez nie tylko przy pomocy kilofów zajęło im bardzo dużo czasu. W pewnej chwili dźwięk kilofów rozbijających mur zmienił się na nieco płytszy, a następnie w murze ukazała się mała wnęka. Kiedy usunięto wystarczającą liczbę kamieni, aby oświetlić wnękę, okazało się, że znajduje się w niej powieszony szkielet. Był on prawdopodobnie jednym z tych nieszczęsnych, nędznych więźniów, których przykuwano żywcem do ścian. Słuchajcie, jakby tego mało, to jest jeszcze w najbliższym otoczeniu zamku jedno miejsce, w którym jakaś naprawdę dziwna siła manifestowała swoją obecność, mianowicie tarasy zamkowe i wejście do zamku od strony północnej na parterze. Przy próbie wprowadzenia jakichkolwiek zwierząt, chodzi o psy generalnie, bo innych zwierząt raczej się do zamku nie wprowadzało, kończyło się to za każdym razem fiaskiem. Psy były przerażone, wpadały w amok i momentalnie wycofywały się i zaczynały uciekać. No więc jest to również historia opowiadana tutaj w okolicy na temat tych dziwnych rzeczy, które miały się dziać na zamku książ. Także generalnie jest to naprawdę niesamowite miejsce. Ja mimo mojego przeziębienia bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No i co? Słuchajcie, do następnego. A! Przypomniałem sobie, co chciałem powiedzieć. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Słuchajcie, od kilku dni możecie mnie znaleźć na Patronite. Także jeżeli podobają Wam się moje historie opowiadane za każdym razem, lubicie moje filmy, bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyście mnie wspierali na Patronite, żeby ten
mój kanał mógł się rozwijać i w dalszym ciągu istnieć. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Cześć czołem. Słuchajcie, co do Daisy von Pless, to jest to temat na oddzielny odcinek, bo jest to naprawdę również bardzo interesująca historia, ze względu na to, że tak naprawdę nikt nie wie, gdzie Daisy von Pless została pochowana. Trumna z jej szczątkami była podobno przenoszona z miejsca na miejsce, a to dlatego, że legenda mówi, iż Daisy została pochowana razem ze swoim autentycznym 6-metrowym sznurem pereł. No więc prawdopodobnie rabusie po dziś dzień ostrzą sobie pazurki na te perły. Jak jest? Tego nie wie nikt.